Siemanko, witam. Tak, mała chwila z bieżącego życia warsztatowego. Jak widzicie, odwiercam ten próg. Ja najpierw sobie nawiercam mniejszym wiertełkiem środek zgrzewu, a później odwiercam to większym wiertełkiem. Halo? No i potem dłutko i po troszku rozchylam. Jak coś nie puszcza, jeszcze troszeczkę. No i tak to widzicie, jest nagrywaniem u mnie. Jak mnie telefon, to ktoś przychodzi. Mam poodwiercane, mam po oddzielone. Teraz co? Pisaczek. Tą część progu, czyli górę, będę wykorzystywał tak samo, jak tam wykorzystałem. Więc nie mogę tego pociąć na drobne. Mam tu już zaznaczone linie cięcia. Tak samo tutaj. Tu będzie wycięte. No i tutaj jest łączenie tego progu. On się składa z dwóch części, przód i tył. Dotąd, bo to jest szajs tutaj, to będzie tam wycięte, to tak wyleci. No i na razie, żeby dostać się do tej pianki, żeby za dużo nie ciąć, jak jest ta pianka, na razie tej dołu nie rozwiercam, dopiero później go będę rozwiercał. W tej chwili będę ciął ten próg tu w tym miejscu. Z tego względu, że tą górę potrzebuję gdzieś do tego miejsca, tak jak tam, ale ja sobie wytnę tu, potem to przytnę według tego, co potrzebuję. Więc na razie wytnę tutaj, zdejmę próg i będę mógł powyrywać, powyciągać tą piankę. Dobra, ja teraz kamerę wyłączę, odłożę, żeby mi się znowu na szkiełku nie powbijały piłki odcięcia. Zaraz wracam. Dobra, mam wycięte tutaj, tutaj od dołu i już oderwano od pianki i teraz chwila prawdy, co tam pod spodem siedzi. Oczywiście, jeszcze zanim go zdejmę, wystarczyło tylko, kurczę, odbudować to korytko, które jest tutaj wygnite. Wystarczyło załatać tą japę, która tutaj jest. No i przecież tego wcale nie trzeba tutaj by było wycinać, odwiercać. Po co sobie robić robotę? Po co nakręcać koszty? Jak można to zrobić szybciej? Tylko czy nie taniej, bo można zrobić szybciej bez wycinania, skasować tak samo. No ale akurat tak nie zrobiłem.
Więc zdejmujemy, zobaczymy co tam w środku siedzi. No proszę. Próg akurat, to co będę potrzebował jest zdrowe. Tutaj ten tył tak odpada, to tam jest nieistotne. Tutaj jest delikatna rdza, to tam też jest nieistotne, no ale proszę. Tak samo jak z tamtej strony. Wzmocnienie wewnętrzne. Wszystko. Też można by to tylko obić, opukać, wyczyścić, pomalować. No i gitara. Ale też tak nie zrobię. Ciekawe, że z tej strony nie ma pianki. Tam była pianka, a z tej strony nie ma pianki. W tym słupku tutaj. Dziwne. No tutaj tradycyjnie pianeczka, którą muszę wydłubać, zanim cokolwiek zacznę dalej ciąć, spawać. Także widzicie. Pianka w połączeniu z wilgocią. Co się dzieje? Tak jak mówiłem, tutaj gdzie dobrze przylega, tutaj końcówka, już się pojawiła korozja, a tutaj gdzie dobrze przylega, czyściutka, zdrowiutka blacha, tutaj nie przylegała, więc jest korozja. I tak to sobie wygląda z pianeczką. Więc wszyscy doktorzy, którzy leczą auta na piankę, to można powiedzieć, że nie leczą, tylko je zabijają, podają im pawulon. Dobra. Że to by było na tyle na tą chwilę. Resztę będę, myślę, nagrywał na bieżąco. To taki mały, szybki vlog. Także podobało się, łapka w górę, nie podobało się, łapka w dół. Subskrybuj. Chcesz więcej filmów? Zrzutka.pl. Link w opisie. Także dzięki, pozdrawiam.